Publio.pl. Najlepsze e-booki, audiobooki, e-prasa. Wydawnictwo Słowne zaprasza do wysłuchania książki Dagmary Leszkowicz-Zaluski, zatytułowanej Dziewczyna z Kamienicy. Czas nadziei. Czyta Anna Grochowska. Rodzicom i Karolowi. Prolog. Helena miała tylko jedno wyraźne wspomnienie matki. Większość innych wyparowała w odmentach amnezji dziecięcej, błogiego czasu wczesnego dzieciństwa, z którego pamięta się migawki, kolory, czasem jakiś zapach i nic więcej. Na samym początku życia nauka chodzenia, mówienia, rozpoznawania, czucia, doświadczania pierwszych strachów i radości ustawiają mózg na takie obroty, że nie ma już przestrzeni na wspomnienia. W głowie Heleny pozostał dzień, w którym obecność matki była zaznaczona tak silnie, że to wspomnienie miało towarzyszyć jej do końca życia. Będzie wracać jak bumerang, jak wiecznie żywe poczucie winy. Tego dnia dwudziestoletnia Irena Kałuża zostawiła córkę wówczas trzyletnią Helenę i odjechała na zawsze. Dziewczynka zapamiętała każdy szczegół tego dnia. Stacja kolejki wąskotorowej w miejscowości Pleszen. Była wypełniona po brzegi. Nieduża lokomotywa i podłączone do niej dwa czarne wagoniki wtoczyły się na peron w kłębach skroplonego powietrza. Bana została podstawiona. Dzień był szary, zimny i lepki od wilgoci. Nad miastem wisiały bure chmury. Ludzie tłoczyli się pod wagonikami, przepychając się bezpardonowo. Każdy taszczył ze sobą tobuł. Walizek, koszyków z jajami, drewnianych skrzynek, jutowych worków było bodaj więcej niż pasażerów. Kłębowisko ludzi, pakunków, hałas kolejki i pokrzykiwania wsiadających przeraziły Helenę. Widziała taki zamęt po raz pierwszy w życiu. Przerażona chciała tylko znaleźć się z powrotem w domu, na Gnieźnieńskiej, która była dotąd całym jej światem. Tam czuła się bezpiecznie. Tymczasem ludzie wokół niej pchali się do czterech wejść do wagoników. Każdy chciał usiąść na ławkach, wybłyszczonych przez setki pasażerów, mimo że cała podróż do stacji głównej w Pleszen trwała zaledwie piętnaście minut. Kelena ściskała kurczowo wyświechtany płaszcz babki Adeli. Spoglądała lękliwie na matkę, która zdawała się zupełnie nieobecna. Kobieta w każdej ręce trzymała kartonowe walizki. Do których zapakowała cały dorobek swojego życia. Stała wystrojona w nowy wełniany płaszcz z futrzanym kołnierzem. Botki miała tak wybłyszczone, że Helenie zdawało się, iż matka ma na nogach dwa lusterka. Dziewczynka patrzyła na nią jak na zjawę. Nigdy nie widziała jej tak ubranej. Czuła, że wszystko jest inaczej niż zwykle. Wuchta wiary, jak my te wszystkie bambetle wciśniemy? żeś ty Irka tyle tego nabrała! Stękała babka Adela, wpychając helę po stopniach do małego wagonika kolejki i co chwila szturchając córkę, by ta się pospieszyła. — Nie leś jak gelej, zaruszaj się! Stanowczym ruchem posadziła wnuczkę na drewnianej ławce, a drugą ręką wzięła od Ireny walizkę. — Mama, przecież pociąg nie pojedzie, jak bana nie dojedzie do dworca. — A ty tam akurat wiesz, co pojedzie, a co nie. Matka Ireny rozsiadła się obok nich. Czekały aż reszta pasażerów w tarabani się do wagonika. Irena cały czas patrzyła na córkę i nic nie mówiła. Helena się bała. Ta podróż, ten szary lutowy poranek. Wystrojona mama, zdenerwowana babcia. dokąd jadą? Dlaczego kazali jej wstawać tak wcześnie, kiedy przytulona do matki smacznie spała? Dlaczego babka ją wystroiła w najładniejszą wełnianą sukienkę? Dlaczego nie wzięła malki? Swojej ukochanej i jedynej szmacianej lalki. Z Malką byłoby łatwiej. Przynajmniej miałaby się do kogo odezwać i przytulić. Kolejka ruszyła ze stękiem, kolebiąc się na prawo i lewo. Helena odwróciła się do okna. Jej ciepły oddech utworzył obłoczek pary na szybie. Zamazała go palcem. Z za obłoczka wyłoniły się brzydkie, niskie zabudowania. A potem łyse lutowe pola, na których gdzie gdzieniegdzie leżały płachty brudnego śniegu. Pamiętała, że wyszły z kolejki na stacji Kowalew, by dojść, jak zresztą wszyscy, kilkadziesiąt metrów dalej do wielkiego czerwonego budynku stacji głównej Pleszen. Dokumenty, wszystkie masz? – dopytywała coróż babka. Oj, mama, wszystko sprawdziłam, wszystko mam. Irena zdawała się znudzona uwagami zapobiegliwej matki. Przejście z małej stacji na dużą zajęło im kilka minut. Na Peronie stało mnóstwo ludzi, w tym elegancka czarnowłosa pani i jeszcze bardziej elegancki pan. Wyglądał na jej męża. Kelena pamiętała, że kiedyś ci państwo przyszli na gnieźnieńską. Teraz grzecznie przywitali się z mamą i babką. Wyglądało na to, że również wybierają się w podróż. Wielka lokomotywa wjechała na Peron, pierwszy. A pasażerowie kolejki, dokładnie tak samo jak poprzednio, poczęli się tłoczyć i przepychać pod wejściami do wagonów. Klasy druga i trzecia pociągu były już wypełnione po brzegi. Do pierwszej klasy, w której było kilka wolnych miejsc, wygodnych i miękkich, obitych zielonym pluszem, pasażerowie z pleszen nie wsiadali. No to z bogiem, Irka, pisz listy, jak ci tam. Jadzie, miecia i dziewczynki ucałuj, pieniądze zarabiaj i wracaj! Babka głos miała hardy, ale oczy wilgotne. Może to od pogody? Tak się Helenie zdawało. Babka przecież nigdy nie płakała. Dziewczynka zrozumiała, że mama wyjeżdża. I to bez niej. Irena ukucnęła przed córką. Zaczął padać mokry śnieg. Lekkie płatki osiadały na futrzanym kołnierzu płaszcza Ireny i topniały natychmiast po zetknięciu skłaczkami futra. Kropelki wyglądały jak małe kryształki. Bardzo się to hele nie podobało. No, Hela, bądź grzeczna, słuchaj się babci, ja niedługo po ciebie przyjadę. Irena odsunęła rant wełnianego berecika córki i pospiesznie ucałowała ją w czoło, po czym wskoczyła na trap pociągu i odebrała od matki kartonowe walizki. Jej bodki nie błyszczały już tak jak w pleszen. Były trochę mokre i brudne od błota pewnie ktoś matce stanął na nogi. A takie były ładne. Przed nią do wagonu wcisnęli się czarnowłosa pani i elegancki pan. Oni również mieli duże walizki. Konduktor w czarnej Liberii zagwizdał i lokomotywa ruszyła, stękając przeciągle w takt uderzeń kół. Helena zdążyła jeszcze dojrzeć matkę w oknie, jak przeciskała się do swojego miejsca. Kryształowe kropelki pewnie już spadły z jej kołnierza. W pociągu musiało być gorąco, szyby były całkowicie zaparowane. Jeszcze było widać tył pociągu obok wieży ciśnień. Potem dalej, obok wysokich drzew i zabudowań, hen daleko. Pociąg malał i malał, aż wreszcie zniknął gdzieś za zakrętem. Na peronie zrobiło się pusto. Helena spojrzała na babkę, która ocierała oczy chustką. — No, Hela, jademy do domu, bana czeka. Mama odjechała. Babcia nie powiedziała, dokąd ani kiedy wróci. Kto teraz będzie spał z Helą? Kto jej będzie rano dawał mleko? Mama na pewno pojechała przez nią. To ona jest winna jej wyjazdu. Dzisiaj rano przypadkiem rozlała mleko na stół. Mama bardzo się na nią gniewała. Właściwie cały czas się gniewała. Chodziła zdenerwowana i rzadko się uśmiechała. Do niej do Heleny bardzo mało. Pewnie dlatego wyjechała. Ona, Helena, była niedobra i mama musiała z tego zdenerwowania wyjechać. Tak czuła i na samą myśl o tym zbierało jej się na płacz. Rozdział pierwszy. Adela była najlepszą prasowaczką w całym powiecie. Roboty miała co niemiara. Z jej mieszkania na ulicy Gnieźnieńskiej, w niedużym miasteczku Pleszen, w prowinc Pozen, Dniami i nocami wydobywał się zapach palonego spirytusu, zmieszany z zapachem świeżej bielizny. Elektryczność jeszcze na gnieźnieńską nie dotarła, więc Adela prasowała żelazkiem spirytusowym. Było to bardzo porządne, kilkukilogramowe żelazko marki Kaltschmidt z drewnianą rękojeścią i mosiężną obudową. Wprawdzie już w 1898 roku na rynku w Pleszen. Niemieckie towarzystwo Elektricitätslieferungsgesellschaft liferungs gesellschaft uroczyście włączyło pierwsze lampy zasilane prądem, ale mieszkańcy miasta musieli poczekać jeszcze kilka lat na elektryczność we własnych domach. Ulica Gnieźnieńska odchodziła od północnej pierzei rynku i teoretycznie mogła być zelektryfikowana wraz z nim. Cóż z tego, skoro rodzinie Liznerów, właścicielom kamienicy, w której mieszkała Adela, Niespieszno było do tego, by dociągnąć prąd do budynku. Mieszkańcom zresztą też nie, a przynajmniej nie wszystkim. Pomijając kwestię rachunków, któż mógł wiedzieć, jak z tym prądem będzie i jakie licho może przynieść. Ludzie różne rzeczy opowiadali. A to, że jakaś magia, że czary, że nie wiadomo skąd się bierze. Nawet orędownik Pleszewski donosił, że gdzieś pod lignic dziecko włożyło palec do gniazdka, Ręka mu zczerniała, a dzieciak umarł w konwulsjach z wybałszonymi oczami. To też brak prądu nie był dla Adeli zmartwieniem. Tyle lat radziła sobie bez niego, poradzi sobie kolejne. Łej Jezu, a niby do czego mi ten prąd? Jak ja mam lampki karbidowe, a żelazko na spirytus! mawiała do sąsiadki pani Tokarskiej. Ta kręciła się nieustannie po podwórku kamienicy a to zamiatając obejście, a to podsypując ziarna kurom, które hodowała wraz z mężem w maleńkim kurniku wrogu. Pani Tokarska zwykła przytakiwać, ale w głębi ducha żywiła nadzieję, że lisnerowie jednak ten prąd dociągnął. Przydałby się jej mężowi, który był szewcem, całymi dniami ślęczał na ryczce, ze szpilardem w ręku i narzekał, że mu ciemno. Ciężko robota to jest, jo ci mówię. Utyskiwała, a Adela potakiwała ze zrozumieniem. Miasto ostatecznie dociągnęło prąd na Gnieźnieńską 10 w 1908 roku za sprawą nowych właścicieli kamienicy, państwa szewczyńskich. Światło zabłysło jednak tylko w większych mieszkaniach i punktach usługowych, u Szewca i w Wyszynku u Gelertów. Pozycja żelazka spirytusowego Adeli, a tym samym pozycja Adeli jako najlepszej prasowaczki w powiecie, Pozostawała niezagrożona. Każdego dnia o szóstej rano Adela otrzymywała kolejną dostawę bielizny pościelowej i ubrań do wyprasowania. Mąż praczki, pan Tracz, przywoził stertę upranych koszul zawiniętych w brązowy papier. Podjeżdżał dwukołowym wózkiem, do którego przytwierdzony był przerdzewiały dyszel. Nie musiał nawet pukać. Koła wózka były bardzo zniszczone, a ich przenikliwy pisk poderwałby umarłego. Irena, szesnastoletnia córka Adeli, zbiegała po pakunek i przynosiła go matce, która już stała przy wielkim stole nakrytym starym kocem i śnieżnobiałym białym płótnem. Spirytus stał w metalowej puszce pod oknem. Przez nieduży lejek Adela nalewała do małego pojemnika spirytus, uważając, by nie uronić ani kropli. Spirytus był drogi, nawet w cenach hurtowych, które Adeli udało się utargować od sąsiada, żyda pana Gelerta. On sam potrzebował spirytusu do pędzenia bimbru, którym handlował w swoim wyszynku. Nalawszy spirytusu, przykręcała zbiorniczek do żelazka. Uważała przy tym, by nie naruszyć bawełnianego, nasączonego spirytusem knota, który po zapaleniu nagrzewał żelazko. Z kaflowego pieca zdejmowała fajerkę i rozpalała drewniany patyczek, który następnie przykładała do knota. Żelazko odstawiała do rozgrzania na mosiężną podstawkę. Teraz należało już tylko odczekać kilkanaście minut, aż na dobre się rozgrzeje. Do Ireny należało wstępne zwilżanie bielizny. Trzymając każdą sztukę odzieży nad metalową miednicą, delikatnie roztrzepywała wodę palcami. Tylko tyle, by powstały małe kropelki. Duże, mokre plamy mogły spowodować nierówności na ubraniu. Wówczas matka się gniewała, bo musiała wykonywać robotę jeszcze raz, a klienci przecież czekali. Każda sztuka odzieży wymagała innego zwilżenia i innej techniki prasowania. Najtrudniejsze były koszule. Adela nie uznawała żadnych zaprasek: musiało być gładko, tak jakby koszula dopiero co wyszła od krawca. Irena z matką dawały sobie radę same. Wcześniej pomagali matce we troje z siostrą Jadzią i bratem Romkiem. Oboje byli starsi od Ireny. Jadwiga dwa lata temu wyszła za mąż za miecia Zielińskiego i oboje przeprowadzili się do Pozen. Wcześniej przez pięć lat uczyła się w gimnazjum w Ostrowie, do domu przyjeżdżała tylko na soboty i niedzielę. Młodszy o dwa lata od Jadzi Roman, pojechał za siostrą. Z pomocą miecia, który już od kilku lat pracował w fabryce wagonów i lokomobili Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Roman dostał tam pracę w fabryce głównej, jako dodatkowa pomoc. Pracował na drugą zmianę, a za dnia kształcił się w królewskiej szkole realnej w Poznaniu. Po ukończeniu nauki miał zostać wykwalifikowanym majstrem. Adela była dumna z syna. Sama ukończyła tylko cztery klasy szkoły powszechnej po niemiecku. Jako wdowa od dziesięciu lat, w najśmielszych marzeniach nie wyobrażała sobie, że jej syn będzie pobierał nauki w Pozen. Cała kamienica na Gnieźnieńskiej raczona była opowieściami o Romusiu. Jaki zdolny, jaki zaradny i jeszcze siostrze pomaga. Irena, chcąc, nie chcąc, została z matką. Łatwo im nie było. Za jedną wyprasowaną koszulę Adela otrzymywała dwadzieścia feningów. Zajmowało jej to średnio dziesięć minut, co dawało markę dwadzieścia na godzinę. Jak klientów było dużo, Adela z Ireną potrafiły zarobić około stu marek miesięcznie osiemdziesiąt marek wynosił czynsz. Reszta pieniędzy musiała wystarczyć im na jedzenie, odzież i spirytus. Najmłodsza córka nie chciała zostawić Adeli samej w pleszen, a ta z kolei za nic w świecie nie chciała opuszczać miasteczka. Pierona z tymi waszymi pomysłami. A bo mi tu źle? Nigdzie nie jodę. Tu, wasz ojciec pochowany, to i jo tu zemrę. kwitowała każdą nieśmiałą prośbę córki o wyjazd. W przeciwieństwie do matki Irena czuła, że w Pleszen nie trzyma jej nic. Ojca nie pamiętała. Umarł w 1895 roku, gdy miała zaledwie pięć lat. Zdzisław Kałuża pracował w młynie parowym Pleszener Dampfmuhlen Julius Rosenthal, przy Turbinie. Pewnego dnia nastąpiła awaria całego systemu grzewczego. Kocioł parowy rozszczelnił się. I wrzątek pod ciśnieniem wystrzelił wprost na obsługującego go Zdzisława. Nie było czego zbierać. Matka opowiadała, że kiedy przyjechała zabrać ciało, nie poznała własnego męża. Cały był w bąblach, a skóra odchodziła płatami jak u węża podczas linienia. Włożyli go byle jak w drewnianą trumnę, którą załadowali na wózek i zawieźli na cmentarz na Kaliszen Ksiądz Franciszek Michnikowski z parafii świętego Jana Chrzciciela, przy rynku, znał Adelę i na szczęście zgodził się na szybki pochówek. Adela nie wyobrażała sobie, że mogłaby zabrać ciało w takim stanie na Gnieźnieńską, do jednej izby z trojgiem małych dzieci. Dobry był ten ksiądz, ale ubezpieczenia żadnego zamęża z młynów nie dostała. Musiała zakasać rękawy i radzić sobie sama. Irena pamiętała ojca tylko ze zdjęcia. W ich mieszkaniu w centralnym punkcie izby na wielkiej, dębowej komodzie stało zdjęcie ślubne państwa kałużów. Była to ich jedyna fotografia. Ojciec, ubrany we frak, pod lewym ramieniem trzymał melonik. Mistrz fotografii, pan Gona, miał takie nastanie dla swoich klientów. Były produkowane z tektury, ale tego na zdjęciu nie było widać. Ważne, że kapelusz był i pan młody mógł zadać szyku. Prawą rękę położył na ramieniu matki, która siedziała na zdobnym krześle z podniesioną głową i bardzo poważną miną. Oboje byli jeszcze bardzo młodzi. Irenie trudno było uwierzyć, że to jej rodzice. Adela, mimo że miała dopiero 46 lat, wyglądała już na staruszkę. Włosy siwe, ręce pomarszczone i całe w bliznach od poparzeń żelazkiem. Zawsze ta sama ciemna sukienka z dużymi guzikami. Tylko w niedzielę Adela zakładała inną latem kremową, lnianą, a zimą wełnianą, zieloną w rurze. Miała też czwartą sukienkę czarną do trumny. Była to całkiem elegancka, jedwabna sukienka z lekką draperią u szyi. Irena wielokrotnie prosiła matkę, by ta pozwoliła ją przerobić. Pani Białasowa, sąsiadka z Parteru, miała maszynę do szycia. Przeszyłaby jej górę białą koronką i sukienka byłaby przepiękna, a Irena miałaby wreszcie coś eleganckiego do ubrania. Matka się jednak nie zgadzała. Strój do trumny to świętość. Łojca wam zamknęli w trumnie zabitej gwoździami, to chociaż jo będę dobrze wyglądać. Matka nie była dla Ireny autorytetem w dziedzinie mody. Właściwie to nie była dla niej autorytetem w żadnej dziedzinie. Irena chciała z pleszen uciec, a już na pewno za nic na świecie nie chciała skończyć jako najlepsza prasowaczka w powiecie. Zachowywała jednak swoje anse względem matki dla siebie i pomagała jej jak tylko mogła. Nie wyobrażała sobie, że mogłoby być inaczej. Matka to matka. Konformizm Ireny został wystawiony na poważną próbę w momencie wprowadzenia się do kamienicy na gnieźnieńskiej nowej lokatorki. Stefania Niemyjska. 21-letnia absolwentka Poznańskiej Królewskiej Szkoły Ludwiki przyjechała do Pleszen za pracą. Jej rodzice, zubożali ziemianie, zmarli niedawno, nie zostawiwszy córce niczego w spadku. Dziewczyna znalazła pracę za ladą materiałów łokciowych w sklepie Tilgnera przy rynku. Stefania zamieszkała na Gnieźnieńskiej w dwupokojowym mieszkaniu numer 7, do którego wejście prowadziło od strony podwórka. Wkrótce stała się dla Ireny kimś w rodzaju wyroczni. W 1908 roku panna Niemyjska wraz z koleżanką poszła na wiec kobiet. Zorganizowany na rynku Pozen przez Stowarzyszenie Kobiet Polskich Warta. Pod wpływem niezwykle przejmującej przemowy działaczki społecznej Heleny Żepeckiej Stefania przestała nosić gorset i zaczęła prenumerować bluszcz. Zaangażowała się również w liczne inicjatywy, Przede wszystkim jako działaczka Towarzystwa Czytelni Ludowych, które w prowincji Pozen dawały jedyną możliwość styczności z polską kulturą. Kulturę oficjalną niemal w całości opanował ruch Kulturkampf. Zrzeszanie się Polaków w nie zawsze oficjalnych i legalnych inicjatywach było dla niego jedyną przeciwwagą. Do Pleszen Stefania przyjechała z silną wolą krzewienia pierwiastka emancypacyjnego. U kogo się dało. Dopiero co zakończyła nieudany związek z niejakim Dulembą. Ten ubogi mieszczanin w gruncie rzeczy potrzebował żony tylko po to, by sam mógł się angażować w ruchy niepodległościowe, mając u boku wierną i pracowitą wybrankę serca, oddaną ognisku domowemu. Przynajmniej tak się Stefani wydawało. Takie podejście miała większość mężczyzn dookoła niej i takie relacje znała z domu rodzinnego. Jej własna matka Opiekunka ogniska domowego i całego obejścia nie miała w zasadzie nic do powiedzenia. Zadłużony po uszy majątek rodziców diabli wzięli, a dwór przejęła pruska komisja kolonizacyjna i przekazała go w ręce niemieckiego ziemiaństwa. Wszyscy w Pozen i w okolicy mówili, że Niemyjski przefrymarczył majątek. Stefania nie mogła się z tym pogodzić. Dość dulembów, dość kłaniania się w pas dziedzicom oraz urzerania się z pruskimi urzędnikami, myślała. A że o pracę łatwo nie było, Stefania przez jakiś czas tułała się, najpierw po Pozen, a później po okolicznych miastach. Okazja nadarzyła się, gdy w Jarocin zmarła nauczycielka rachunków. Stefania nieźle liczyła, a z ukończonym dyplomem Królewskiego Gimnazjum mogła objąć posadę nauczycielki w prowincjonalnym miasteczku z pocałowaniem ręki. W ostatniej chwili ubiegł ją jednak niejaki Jarosław Pańczak scout i lokalny działacz miał silne poparcie swojego mentora znakomitego działacza społecznego hrabiego Zbigniewa Gorzeńskiego z majątku Tarce człowieka silnie związanego z ziemią jarocińską wykształconego i niezwykle wpływowego Stefania musiała szukać zatem dalej swojego miejsca na świecie Pieniądze ze sprzedaży ostatnich rodzinnych precjozów topniały w zastraszającym tempie. Nie pozostawało jej nic innego jak schować ambicje zawodowe do kieszeni. Wylądowała w sklepie za kontuarem. Stała pensja, ubezpieczenie i okolicznościowe bony zniżkowe na materiały łokciowe zawsze to coś na początek. Dobrze jej się mieszkało na Gnieźnieńskiej. Sąsiedzi byli mili i przyzwoici a od zaczepek podchmielonych chłopów, którzy ciężko zarobione na targowisku marki wydawali na bimber ugelerta, nauczyła się skutecznie opędzać. Wszystkim mówiła, że ma syfilis. Emancypacyjne zapędy Stefanii były irenie całkowicie obce. Daleko bardziej interesowały ją gust zubożałej ziemianki oraz jej opinia w sprawach mody. Stefania szybko zrozumiała, że jej nauki o wyzwoleniu kobiet, o prawach wyborczych, czy nawet o możliwości studiowania kobiet, nie padają na podatny grunt. Życie Ireny ograniczało się do ulicy Gnieźnieńskiej i pleszewskiego rynku, do pójścia na spacer na planty i do konditora i w hotelu Wiktoria, jeśli akurat miała wolnych kilka fenigów. Bogiem, a prawdą, Irena chciała przede wszystkim znaleźć dobrego męża. Najlepiej takiego, który zabrałby ją z pleszen, porzuciwszy pedagogiczne zapędy względem młodej sąsiadki. Stefania skupiła się na tym, by nauczyć Irenę dobrej prezencji. Lubiła tę dziewczynę i chciała jej jakkolwiek pomóc. Pamiętaj, Irenko, jak cię widzą, tak cię piszą. Musisz zawsze dobrze wyglądać, powtarzała jej wielokrotnie. I zawsze noś podniesioną głowę, nieważne co by się działo. Ale że mam łazić z zadartym łbem? Irena nie była przekonana do tego pomysłu. W głowie zostały jej jeszcze nauki matki napominającej, że powinna nosić się raczej skromnie, ze spuszczoną głową, a już najlepiej tak, żeby jej w ogóle nie było widać. Przemykać wręcz niezauważenie. Właśnie tak. Z zadartym łbem. Zatem chodziła Irena z ostentacyjnie uniesionym podbródkiem. Wyprostowana. Usłużna Stefania pożyczyła jej również kilka sukienek, jeszcze z czasów świetności rodziców. Sama już nie chciała w nich chodzić, uznawała je za zbyt kobiece. Irena, dla odmiany, była nimi zachwycona. Wreszcie zaczęła zwracać na siebie uwagę mężczyzn, a niczego bardziej nie pragnęła. Adela nie była zadowolona z takiego obrotu sprawy. W głębi ducha uważała, że panna Stefania sprowadza na manowce jej najmłodszą córkę. Zresztą tu i ówdzie zasłyszała, bo to ludzie gadali i na targowisku, i na gnieźnieńskiej, a nawet u Gelerta, że najmłodsza kałużówna to bidna jak mysz kościelno. Klunkry toś to, a nosi się jak królowo. Irena nic a nic nie przejmowała się ludzkim gadaniem. Widziała spojrzenia mężczyzn, którzy ją mijali, podobało jej się to. Roznosiła paczki ze świeżo uprasowaną bielizną z taką godnością, jakby niosła insygnia królewskie. A im bardziej pożądliwe były spojrzenia mężczyzn, tym wyżej zadzierała głowę. Gdy wiedziała, że już jest poza zasięgiem wzroku matki oraz jej kum, potrafiła nawet odpiąć górny guziczek sukienki i nieco odsłonić wydatny biust. Do pełni szczęścia brakowało jej żelazkowej ondulacji. Ale temu pomysłowi matka stanowczo się sprzeciwiła. Irena miała co nosić, bo coraz więcej ludzi zgłaszało się do prasowania rzeczy. Adela prasowała dla najbogatszego przedsiębiorcy żydowskiego, nijakiego pejzera i dla samulskiego, przemysłowca. Brała wszystko, co się dało. Wychodziła z założenia, że póki starcza jej sił i spirytusu, to trzeba zarabiać. Bóg jeden wie, co człowieka może spotkać następnego dnia i lepiej zawsze mieć tych kilka marek odłożonych w komodzie. Widzisz z dychu. Teś mnie zostawił z gzubami i tyrom, jak tak głupio, Pobiadoliła sobie czasem nad grobem męża, na cmentarzu przy Kaliskiej. Chwile załamania nie trwały jednak długo. Na ogół Adela ocierała łzy rękawem bluzki i wracała dalej prasować. Sława Adeli jako prasowaczki dotarła aż na drugą stronę miasta. Na koniec Breslauer Strasse, aż za Denkmalplatz. Plac od którego odchodziła gęsto zasiedlona przez pruskich osadników Lindenstrasse. Pleszen było małym miastem, a miejsc, w których mogła bawić się miejscowa śmietanka, było niewiele. Restauracja w Wiktorii, konditoraj u Wilhelma Branta, kawiarnia na rynku Kaiser's Cafe Geschaft. W jednym z nich pan Pejzer, właściciel największej firmy budowlanej w regionie, wspomniał o świetnej prasowaczce Oberleutnantowi Heinrichowi, pełniącemu nieformalną funkcję zawiadowcy koszar. Potem już poszło gładko. Heinrich wydał dyspozycję intendenturze i administracji, a ta wysłała do Adeli Gefreitra Hansa Kaufmana z prośbą o załatwienie formalności. I tak pewnego wiosennego poranka 1911 roku Hans Kaufman zapukał do mieszkania Adeli i Ireny na Gnieźnieńskiej 10. Pięćdziesiąt fenigów za jedną koszulę wojskową to było coś. Adela przyjęła zlecenie bez mrugnięcia okiem. Ty wiesz, że to oficery Kajzera są? Godzi się to tak? Zagadnęła ją Tokarska zaraz po tym, jak wieść o młodym Kaufmanie, który zapukał do drzwi kałużów, rozniosła się po całej kamienicy. A twój stary to nie zeluje butów Niemcom? Odpaliła Adela. Tokarska nie odrzekła nic na takie diktum. Niemcy płacili dobrze. Zresztą co to za różnica, kto zleca? Przemysłowiec czy żołnierz? Pieniądz to pieniądz. I tak od wiosny 1911 roku Irena, w pożyczonej od Stefani sukience, z filuternie rozpiętym guziczkiem, dwa razy w tygodniu dumnie wkraczała na tereny pruskich koszar przy Lindenstrasse. Niosła świeżo uprasowane koszule dla podoficerów i oficerów Armii Cesarstwa Niemieckiego. Uśmiechała się przy tym zalotnie do pana Koczka starszego wartownika siedzącego w Schilderhaus. Smutny dzień w budce strażniczej w małych koszarach miasteczka stawał się wtedy cokolwiek lepszy. Feldfebel Alfred Eisenman miał 21 lat, gdy komisja poborowa w jego rodzinnym mieście skierowała go do koszar w Pleszen. Nudził się tam niewypowiedzianie. Nie tak wyobrażał sobie życie w armii Cesarstwa Niemieckiego, gdy wstępował w jej szeregi jako absolwent berlińskiego gimnazjum Zum Grauen Kloster. Wszak gimnazjum miało być przepustką do lepszego życia, gwarancją, że już nigdy nie wróci do rodzinnego miasteczka. Za nic w świecie nie chciał tam wrócić. W Bałcen czekały go wyłącznie ożenek i prowadzenie rodzinnego biznesu wspólnie ze starszym o trzy lata bratem Maxem. Rodzice, Hans Eisenmann, niemiecki rzeźnik pochodzący z Hof i Maria de Domo Koniecki, dziedziczka Imperium Musztardy z Bałcen, prowadzili Koniecki Senf, jedno z największych przedsiębiorstw spożywczych w mieście. Nie wyobrażali sobie, że synowie mogliby nie przejąć biznesu, przy którym oni sami ciężko pracowali całymi latami. W 1882 roku Młody Hans przyjechał na targ mięsny z paletą sztuk mięsa zimentalskiego. Przypadek chciał, że obok jego stoiska rozstawiła się ze swoimi musztardami manufaktura konieckich. Maria, całym sercem serbo łużyczanka, na szczęście dla Hansa mówiąca płynnie po niemiecku, ku niezadowoleniu seniorów Eisenman z wzajemnością zakochała się w Hansie. Ten porzucił dla niej krowy zimentalskie i zamieszkał w Bałcen. Państwo Koniecki z początku niechętni za mąż pójściu córki, dzówka, wudasz co za Niemca! Z czasem przekonali się do przyszłego zięcia. Zatrudnili go w charakterze czeladnika, co dla młodszego zamożnego Niemca mogłoby stanowić ujmę na honorze. Wszak sam był dziedzicem lokalnego imperium rzeźniczego. Jednak Hans zakasał rękawy, wziął się do pracy i zaledwie kilka miesięcy wystarczyło mu, by opanować do perfekcji sztukę produkcji musztart. Tym sposobem łatwo wkupił się w łaski teściów, którzy radzi z takiego obrotu sprawy wyprawili młodym huczne wesele. Serbski kwas trwał dwa dni, a po ślubie państwo młodzi wprowadzili się do okazałej kamienicy na Hoengasse. Hans był pracowity, obrotny i po kilku latach wspólnego prowadzenia fabryki, marka Koniecki Senf stała się popularna w całej Saksonii. Młodzi Eisenmanowie byli zgodnym i szczęśliwym małżeństwem. Interes szedł znakomicie. Saksończycy zajadali się kiełbaskami maczanymi w ich musztardach. W odstępie trzech lat na świat przyszło dwóch ich synów. Stać ich było na dobre szkoły dla dzieci i wakacje w Zasnic na Rugi. Hans pilnował biznesu, a Maria, wychowana w duchu Kuche, kinda, Kirsie, zajmowała się domem i wychowaniem synów. Chłopcy wyraźnie różnili się od siebie. Starszy Max, fizycznie podobny do przysadzistej matki, był spokojnym chłopakiem, niespecjalnie wyróżniającym się w szkole, ale za to rwącym się do pracy w fabryce rodziców. Matematyka i niemiecki były dla niego czarną magią, natomiast o musztardzie wiedział wszystko. Potrafił godzinami siedzieć w fabryce i podpatrywać, jak w wielkich młynach mielą się ziarna gorczycy, jak potem w beczkach zalewane są octem winnym zasypywane przyprawami i miksowane na alabastrową masę. Wiedział, czym charakteryzuje się gorczyca Brazika Alba i wiedział, że do kiełbasek brandenburskich najbardziej pasuje musztarda z gorczycy Brazika Juncea, a Brazirica Negra jest pozbawiona zapachu. Alfred dla odmiany nie znosił musztardy. Bałcen było dla niego za ciasne. W szkole odnosił same sukcesy, zarówno w sporcie, jak i w nauce. Koledzy go szanowali, a koleżanki chętnie się za nim oglądały. Wysoki, szczupły i jasnowłosy był kopią ojca i wszystkich potomków męskich z rodu Eisenmanów. Bardzo go to cieszyło. Z pogardą patrzył, jak matka zaczytuje się w serbskich nowinach. Głaszcząc go po głowie, mówiła Dopomnij do syno, z so budysina, dokelsz to je budysin, to nie je balcen. Chciał stamtąd uciec. A nauka była dla niego jedyną przepustką. Nie czuł żadnego związku z bałcen, wstydził się swoich łużyckich korzeni. Kochał matkę, a jednocześnie miał jej za złe, że jest z pochodzenia łużyczanką. Z całych sił pragnął być tylko Niemcem. Rodzice widzieli, że z młodszego syna pożytku dla firmy nie będzie. Po kilku burzliwych naradach, setkach sprzeciwów matki i morzu wylanych przez nią łez, Stwierdzili, że Alfred musi się uczyć dalej, poza bałcen. Maria zgodziła się pod jednym warunkiem: musi to być szkoła w duchu ewangelickim, po Bożemu. Padło na berlińskie gimnazjum Zum Grauen Kloster. W gimnazjum Alfred mógł sam decydować o tym, kim był i jak go postrzegano. Ze swoim wyglądem, świetną pamięcią i sprężystymi bicepsami, które ćwiczył regularnie w klubie wioślarskim, uchodził za typ przywódcy i geniusza, nie będąc jednocześnie kujonem. To mu pasowało. Przez sześć lat nauki w gimnazjum dom rodzinny odwiedził dwanaście razy, dwa razy w roku. Święta mijały mu na zjadaniu wszystkiego, co matka nagotowała, wakacje na czytaniu książek. Po sześciu latach spędzonych za murami gimnazjum, Zakończył edukację w 1907 roku z dwoma medalami za zwycięstwa międzyszkolne w berlińskich zawodach wioślarskich i z dyplomem maturalnym. Egzaminy z matematyki i niemieckiego zdał z wyróżnieniem. Do bałcen wrócił jedynie po to, by stawić się do obowiązkowej komisji poborowej. W maju 1908 roku otrzymał powołanie do V Korpusu Armijnego Cesarstwa Niemieckiego. Dwa tygodnie później spakował wojskową torbę, ubrał się w granatową kurtkę, zarzucił szary płaszcz, w którym było mu trochę za gorąco, bo maj był wyjątkowo ciepły, a na głowę włożył błyszczącą pikil W pełnej gotowości stanął przed bramą nowo wybudowanych koszar przy Lindenstrasse, długiej południowej ulicy gęsto obsadzonej lipami w niewielkim miasteczku Pleszen. Jako poborowy z dyplomem, mógł odbyć służbę wojskową w rok. Na to liczyli rodzice, którzy wciąż mieli nadzieję, że syn w końcu zdecyduje się na powrót do miasta i prowadzenie firmy razem z bratem. Alfred miał jednak inne plany. Minął rok, a on wciąż siedział w pleszen, z nadzieją, że cokolwiek zacznie się wreszcie dziać. Bo ileż można upijać się w kasynie wojskowym, które nawiasem mówiąc było bardzo małe, kto by pomyślał, że cesarz zdecyduje, by w tak małym pleszen, wybudować tak duże koszary i że zapotrzebowanie na rozrywkę wśród żołnierzy znacząco wzrośnie? Ileż można patrzeć na kolejne musztry organizowane gefraitrom, zgodnie z zasadą im więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej na polu walki? Ileż wreszcie można wydawać żołd na przygodny seks z kobietami lekkich obyczajów, których w przeciwieństwie do zabaw w kasynie było tu bardzo dużo. Wszak Pleszen było ostatnim miastem przed granicą Prus z Królestwem Polskim, przebiegającą kilka kilometrów dalej w Bogusławiu. Miejscowa ludność handlowała z mieszkańcami kongresówki, czym się dało, nawet ludzkim ciałem. Kilku kolegów Alfreda, którzy, tak jak on, zdecydowali się na służbę cesarzowi w wojsku, mogło przynajmniej szkolić armijną młodzieżówkę. On nie mógł, bo w Pleszen nikt nie zorganizował takiego obozu, a najbliższy znajdował się w Pozen. Po dwóch pełnych latach spędzonych w koszarach, Alfred był już tak znudzony, że napisał list do Maxa z deklaracją, iż wkrótce jego służba dla cesarza Wilhelma II się skończy i będzie mógł wrócić do Bałcen i pomóc mu w prowadzeniu fabryki musztardy. Właśnie wtedy poznał Irenę. Było w tej dziewczynie coś, co odróżniało ją od setek innych napotkanych w pleszen. Alfred nie wiedział dokładnie, co to takiego. Może kosmyk jasnych włosów przyklejony do spoconej skroni, jak mały wężyk albo dumnie wyciągnięty podbródek, czy też mleczno-biały dekolt pod sukienką z kwiecistym gorsetem i odpiętym guziczkiem odkrywającym kawałek przedziałka między piersiami. Od tylko trochę. Ileż on się takich gorsetów narozpinał w hotelu w Bogusławiu. Ile piersi Polek już widział, trudno mu było nawet zliczyć. Nie musiał sobie niczego wyobrażać, ale ten malutki guziczek go zaintrygował. I myśli poniosły go do jakiegoś ustronnego miejsca, bodaj parku, albo lepiej jego pokoju mieszkalnego, gdzie mógłby rozpiąć kolejne guziczki. Ile ich było? Pięć? Może sześć? W sztubę znalazł się przypadkiem. Szukał Gefreitra Mellera, który poprzedniego dnia układał rzeczy w jego pokoju mieszkalnym i dali Bóg Alfred mógł przysiąc na życie cesarza, poprzekładał mu książki tak, że nie mógł jednej znaleźć. Szukał bezskutecznie, aż w końcu stwierdził, że to niechybnie wina Mellera. Wszak nie kto inny, jak tylko Meller, był u niego poprzedniego dnia i na pewno mu ją zwędził albo przełożył. Jak to w ogóle możliwe, żeby jemu, Feldfeblowi Eisenmanowi, absolwentowi gimnazjum Zum Grauen kloster tak bezmyślnie przekładać rzeczy. Möller, chudy, jasnowłosy dziewiętnastolatek z ledwo sypiącym się zarostem, wyglądał najwyżej na piętnaście lat. Stał za ciemnym, dębowym kontuarem w wachsztubę, kiedy Alfred wpadł, by powiedzieć mu parę słów do słuchu. Właściwie nic innego, zresztą na więcej i tak zabrakłoby mu władzy. W sumie to nawet szkoda. Tak czy siak, stał przed wystraszonym Müllerem, piekląc się coraz bardziej i byłby przeszedł do rękoczynów, co w szeregach armii cesarza Wilhelma II było surowo karane, gdy nagle drzwi się otworzyły i weszła dziewczyna z wielką, brązową paczką. Freulein Irene, guten tag! Grefreitrowi aż się oczy uśmiechnęły na widok dziewczyny. Wybawienie przyszło, przynajmniej na chwilę. Guten Tag, ich habe eine Lieferung mitgebracht. Irena położyła paczkę na kontuarze. Dopiero wówczas zauważyła Feldfebla, który stał nieco z tyłu. Och, entschuldigung, guten Tag, Herr Feldfebel. Wydała się zmieszana, ale nie wystraszona. Przede wszystkim była zmęczona. Pot spływał jej po dekolcie, który w półcieniu wachsztuby wyglądał, jakby był nasmarowany olejkiem. Jasne włosy miała zawinięte byle jak z tyłu, a kosmyki przyklejały jej się do czoła i skroni. Dzień był gorący i niemal bezwietrzny. Nie było łatwo nieść tak dużą paczkę przez połowę pleszen. Alfred zupełnie nie wiedział, jak to się stało, że zaprosił tę prostą dziewczynę do konditoraj. Kiedy zdała już koszulę i załatwiła formalności z Melerem, pod wpływem chwili wybiegł za nią na schody. Chciał zrobić to od razu, ale głos rozsądku podpowiedział mu, że Möller może się zemścić za jego burę i rozpowiedzieć nie wiadomo co po szeregowcach w koszarach. Alfred unikał plotek na swój temat. Jak dotąd jego starannie wypielęgnowany wizerunek dobrego, wykształconego Niemca z mieszczańskiej rodziny nie został niczym splamiony. Niech tak zostanie. Co za głupi pomysł z tą konditoraj. Przecież to żadna mieszczanka nie była. Nie należała nawet do socjety żydowskiej od zwykła prosta dziewczyna. Alfred pożałował swojej spontanicznej decyzji chwilę po tym, jak ją podjął, ale słowo się rzekło: słowo niemca. Dobrze, że Irene przynajmniej mówi po niemiecku. Właściwie nie powinien być tym zaskoczony. Wszyscy w pleszen mówili po niemiecku. Spotkali się w konditoraj ubranta. Jedli ciastka i pili herbatę. Dziewczyna była ubrana zaskakująco przyzwoicie, aż za ładnie jak na ubogą córkę prasowaczki. Skąd Alfred mógł wiedzieć, że ta śnieżnobiała biała bluzka i prosta sukienka należały do Stefani Niemyjskiej? Miała szczupłe palce, którymi zgrabnie trzymała srebrny deserowy widelczyk. Bluzka opinała jej biust, a nieduża broszka w kształcie ważki przypominała mu broszkę, którą nosiła jego matka. W tle płynęła muzyka z gramofonu. Czyżby to była symfonia cis malera Alfred przyłapał się na rozkosznym uczuciu. Oto duch wielkiego miasta, którego poznał podczas ostatnich lat spędzonych w Berlinie, mieszał się z bliżej niesprecyzowanym wrażeniem domowego ciepła. Owładnęły go tęsknota za niewiadomo czym, oraz wewnętrzne napięcie, które godzinę później bez trudu rozładował w parku. W miejscu gęsto zarośniętym przez forsycję. Pod spódnicą Irene nie miała nawet podwiązek, tylko krótkie pantalony, które z łatwością zeszły jej z pełnych bioder. Być może nawet trochę się krygowała, coś tam mówiła, że nie godzi się od razu, że abe her alfred, ale nie na tyle, by alfred mógł przestać. I zapach tej dziewczyny. Jakaś dziwna mieszanka świeżej bielizny po prasowaniu, potu i kwiatów doprowadził go do obłędu. Trwało to zaledwie chwilę, od kilka minut, ale Alfred już wiedział, że chciałby jej jeszcze, jeszcze więcej i że podrze list do Maxa. Dobra tu znać, że jednak zostanie w pleszen. Przynajmniej na lato. Alfred z Ireną spotykali się potajemnie, gdzie się dało. Alfred pomny swej lekkomyślności za pierwszym razem, kolejne spotkania aranżował raczej w ukryciu. Nie miał ochoty ujawniać swojego bądź co bądź romansowego mezaliansu. Nie miał ochoty również go kończyć. Irene była młoda, apetyczna i wesoła. W gruncie rzeczy dobrze mu z nią było na każdym spotkaniu, niczego od niego nie chciała, a była właściwie na każde zawołanie. Opracowali nawet metodę potajemnej wymiany informacji. W tym celu trzeba było wtajemniczyć Koczka, który, jeśli tylko Alfred miał ochotę, wręczał Irenie przy wejściu na tereny koszar karteczkę z adresem i godziną spotkania. Koczek milczał jak grób. Kilka fenigów tygodniowo załatwiało sprawę. Dodatkowy, niespodziewany zarobek oznaczał dla niego parę dodatkowych kufli u Gelerta, a czasem nawet pęto dobrej kiełbasy Stargu. Perspektywa stałego dopływu gotówki sprawiała, że nie puszczał pary z gęby. Irenie również było dobrze, ale zgoła z innych powodów. Rozumiała powściągliwość Alfreda, gdy chodziło o ujawnienie ich związku, wszak dopiero co zaczęli się spotykać. Co z tego, że te spotkania były tak intensywne? Nikt o tym nie musiał wiedzieć. Jednak po miesiącu, no dwóch miesiącach, mogli przecież pójść za dnia na jakiś spacer, do konditoraj, tak jak za pierwszym razem, a bodaj nawet na rynek. Ale Alfred nie chciał. Może to i lepiej? Ludzie i tak już gadali, po co dolewać oliwy do ognia? Tylu fajnych chłopaków jest Irka w Pleszewie, a ty się Niemca uczepiłaś, usłyszała raz od pani Tokarskiej. Tokarska wiedziała wszystko i wszystko widziała, jakby miała dodatkowe oczy, porozkładane po całym mieście. Pewnie doniosła jej Tereska, trzynastoletnia córka Tokarskich. Nic innego nie robi, tylko szlifuje bruki, a Jęzor ma tak samo długi jak matka. Irena nic jej wówczas nie odpowiedziała. Czuła się nieco zbita z pantałyku. Tak, to musiała być Tereska. Bo przecież nie Stefania. Stefania milczała jak grób, mimo że Irena opowiadała jej o wszystkim. Panna niemyjska była dyskretna, a do relacji Ireny z Alfredem podchodziła z rezerwą. Irenko, przecież on się tobą bawi. Nie możesz na to pozwolić. Próbowała jej tłumaczyć, sama czując się cokolwiek winna. Wszak pożyczyła jej strój na pierwszą randkę i kazała Irenie nosić się tak, jak się nosiła. Może gdyby Irena była skromna i potulna, niemiecki podoficer nie zwróciłby na nią uwagi. Łe tam bawi! On mnie kocha i chce być ze mną! kwitowała Irena. Na tym na ogół kończyły się ich rozmowy na temat Alfreda. Romans kwitł w najlepsze. Każdy zaułek w Pleszen został dokładnie wyeksplorowany przez młodych kochanków. Alfred raz zabrał nawet Irenę do hotelu Bogusław, tuż przy granicy z kongresówką. Tam przecież nikt jej nie znał, a jego, owszem, znali świetnie. Bywał tam już z tyloma dziewczynami, że nikt nie zwrócił na to uwagi. Ot, kolejna przyszła z Feldfeblem. Minęło lato, nadszedł październik a wraz z nim zimna jesień. Na karb gwałtownego ochłodzenia Irka położyła opóźnienie swojego niedysponowania. Kiedy jednak minęły dwa tygodnie, a krew nie pojawiała się na bieliźnie, dziewczyna wiedziała, co się święci. Czuła się źle, zbierało jej się na wymioty, a zapach spirytusu do prasowania stał się tak nieznośny, że gdy pomagała matce, cały czas musiała mieć przy sobie cynową miednicę. Tobie co, Irka? Katar żołądka złapałaś czy co? Matka patrzyła na córkę z zatroskaniem. Irena wyglądała źle. Oczy miała podkrążone, cerę ziemistą, a to przecież dopiero październik. Powinna być świeża i wypoczęta po lecie. A nic, mamulka, coś mnie wzięło. Z prawdą zmierzyła się w pokoju Stefani. Nawet nie musiała kończyć opowieści o swoich dolegliwościach. Stefania zauważyła od razu. Przecież ty jesteś w ciąży. Irena usiadła jak wryta w fotelu obitym ciemnozielonym pluszem. Jej jasna twarz odcinała się na tle ciemnej tkaniny jak biała plama. Jezusie, co ja teraz robię? Zaszlochała, a myśli kłębiły jej się w głowie jako szalałe. Matka mnie z domu wyrzuci. Który to tydzień? A wiem to! Ze dwa miesiące będzie jak niekrwawie. Nerwowo skubała klockową serwetę leżącą na niedużym okrągłym stoliku z orzechowego drewna. Ta serweta zawsze jej się bardzo podobała. Jeszcze niedawno wyobrażała sobie, że jako pani Eisenmanowa kupi sobie kilka takich serwet, bo przecież będzie też mieć kilka stołów, w każdym pokoju po jednym. Żona Feltfebla musi mieć ładnie przystrojone mieszkanie i dużo stołów. Jeden kawowy, jeden do jedzenia. Jeszcze jeden dla gości. Jednak nawet Irena wiedziała, że Alfred nie zechce jej ciężarnej. Gdyby w ogóle ją chciał, tak naprawdę, nie tylko na igraszki, już dawno by się z nią pokazał. Mam mu powiedzieć? Podniosła głowę ku Stefani, która nerwowo przechadzała się po małym pokoiku, w rękach trzymając kryształowy kieliszek napełniony nalewką pikwową. Dotąd używała nalewki wyłącznie na przeziębienia. Ale chwilowo nie miała w mieszkaniu żadnego innego alkoholu. Nalewka rozgrzewała ciało i tonizowała nerwy. Irenie też nalała, ale jej kieliszek stał nieruszony na stole. Mdliło ją od samego zapachu alkoholu. Musisz, to jego dziecko. Jak dotąd spotkania aranżował Alfred i Irena zupełnie nie wiedziała, jak się do tego zabrać. Wszak koszary to jakby inne państwo. Nie wejdzie tam od tak sobie, żeby poszukać Alfreda. Musiałaby mieć przepustkę, musiałby zaprowadzić ją ordynans. A kto się będzie kwapił, żeby ją, Irenę, kałuże oprowadzać po koszarach? Miała wstęp jedynie do wachsztuby, żeby zostawić tam wyprasowane koszule. W takiej sytuacji musiała użyć fortelu, niewielkiego, ale jednak. Z koczkiem, rzecz jasna, bo z kim innym. Na prośbę Ireny usłużny Koczek zostawił Alfredowi informację o pilnym spotkaniu. Ten z kolei musiał wystąpić o trupen Ausweis, co nie było niczym nadzwyczajnym, wszak trupen Ausweis wystawiano przy każdym opuszczeniu koszar. Tym razem jednak wzywał go ktoś z zewnątrz i Alfred miał złe przeczucia. Potwierdziły się, gdy tylko wyszedł szybkim i pewnym krokiem z koszar, a na rogu Lindenstrasse i fabrycznej czekała Irena. Twarz miała zapadniętą, oczy podkrążone i smutne. Wyglądała na wystraszoną. Wziął dziewczynę szybko pod rękę i przeszli kawałek ulicą fabryczną, wokół której rosły gęsto krzaki i nieduże drzewka, teraz już na wpół ogołocone z liści. Droga była błotnista, ciężko się po niej szło. Jego piękna oficerki natychmiast pokryła szarobura glina. Pantofle Ireny również tonęły w błocie, przeszli więc na skraj ulicy, w małe wgłębienie między krzakami. Irena coś tam opowiadała. Nic konkretnego, ale Alfred w Mik się domyślił, co się święci. To nie była dla niego pierwszyzna. Niejedna w Bogusławiu powiedziała mu już to samo. Ale kto by się przejmował jakąś ladacznicą? Zresztą i tak znajdzie pewnie jakąś możliwość, żeby spędzić płód. Znachorki nie takie rzeczy po wielkopolskich wsiach robiły. Oczywiście kryjomu. Cesarstwo niemieckie surowo karało za akt aborcji. Wiedział, że z Ireną nie pójdzie tak gładko jak z innymi. Spotykali się przecież. Była między nimi jakaś więź. Pewnie nawet na niego liczy. Szajze. Nie miał ochoty rozmawiać z nią długo i wykręcił się krótką przepustką. Pogłaskał Irenę po głowie, przytulił ją, powiedział, że wszystko będzie dobrze i że niedługo jej da znać, żeby się spotkali. Czuł się z tym źle. Na swój sposób ją lubił. Nie tylko jej jędrne piersi, pośladki i chęć do zabawy. Pachniała jak jego matka i czasem, gdy leżeli razem, miał wrażenie, że mógłby nawet się z nią związać. Takie momenty trwały jednak zaledwie chwilę. Co powiedziałaby na to rodzina Eisenmanów-Hoff? Irena patrzyła na Alfreda, jakby oczekiwała od niego konkretnej deklaracji. Alfred, jak nigdy, zupełnie nie wiedział, co zrobić. Pogrzebał chwilę w kieszeni, w której znalazł dwie marki. Wcisnął je w dłoń dziewczyny. Po chwili namysłu rozpiął guzik wojskowej kurtki i z zakoszuli koszuli wyjął krzyżyk na łańcuszku. Był to nieduży złoty krzyżyk z wygrawerowanymi inicjałami AE. Dostał go na chrzcie świętym i nosił tak od małego. Nie dlatego, że był przesadnie wierzący, ale dlatego, że się do niego przyzwyczaił. Nie przeszkadzał mu zbytnio, a kobietom imponował. Skoro nosi krzyżyk, to i boga ma w sercu i dobry będzie. Chwilę trzymał krzyżyk w dłoni patrząc na niego uważnie. Irena nie odważyła się powiedzieć słowa. Spoglądała tylko to na twarz Alfreda, to na dłoń, w której spoczywał złoty krzyżyk. W październikowym słońcu pięknie się mienił. Zdawał się taki delikatny, w dużej, męskiej dłoni. Alfred chwycił rękę Ireny i szybko wcisnął jej krzyżyk. Proszę weź to, jest coś wart, może ci się przydać. Irena spojrzała na twarz Alfreda. Była bez wyrazu. Tylko oczy miał jakby smutne. I to tyle? Wcale nie miała na myśli rzeczy materialnych. Nie chciała nic od Alfreda. Nic ponadto, żeby z nią został. Żeby był. Ale on zrozumiał ją inaczej. To więcej, niż mógłbym ci dać. Ferzajn mnie! Odwrócił się i ruszył z powrotem drogą na tyle szybko, na ile pozwoliło mu błoto prowincjonalnego miasteczka. Irena nie pobiegła za Alfredem. Stała, jak wryta, patrząc na dłoń, którą przed chwilą trzymał jej ukochany. Rozchyliła ją i spojrzała na krzyżyk. Słońce nie świeciło już tak mocno, ale jego promienie załamały się w grawerze, rozświetlając jej mały palec, na którym zajaśniał cień malutkiej tęczy. Ciąża Ireny była coraz bardziej widoczna, ale Adela robiła wszystko, żeby stan błogosławiony córki nie wyszedł zbyt szybko na światło dzienne. Trzeba było obmyślić plan jego ujawnienia. Wieść o tym, że jej najmłodsza córka będzie miała dziecko, poraziła ją niczym piorun, ale Adela nie takie rzeczy już zniosła. Panna z dzieckiem to poruta, ale panna z półniemieckim bękartem to koniec ich dobrej reputacji w Pleszen. Kumy, owszem, gadały to i owo. Tokarską aż język śwież bił, żeby puścić parę dalej. Ale na Tokarską Adela miała sposób, bo jej mąż pędził nielegalnie bimber w swoim mieszkaniu. Gdyby dowiedział się o tym Leon Szewczyński, właściciel kamienicy, zapewne wyrzuciłby całą rodzinę na bruk. Adela o bimbrze wiedziała. A o czym niby można pleprać z sąsiadką na ławeczce w podwórzu? To się gadało o tym i owym, na ogół się narzekało, ale że to Karska dyskretna nigdy nie była, to i się wygadała. I całe szczęście. Nie wiadomo jeszcze, jak się zachował Lisiak, dozorca z Gnieźnieńskiej. Musiał przecież widzieć Irkę, jak wybiega wieczorami. Pewnie widział też kaufmana, który przyszedł w sprawie koszul. Mógł sobie resztę dopowiedzieć. Olisiaka Adela jednak była spokojna. W dzieciństwie, które Lisiak spędził w czworakach w majątku Malinie, spadł kiedyś z konia. Żeby tego było mało, koń się spłoszył i kopnął dzieciaka w głowę. Mały Lisiak długo leżał w łóżku, aż właściciel ziemski, Niemiec von Joanne, zainteresował się sprawą i posłał lekarza, który rozłożył nad nim ręce. Dał jakieś ziółka i powiedział, że trzeba czekać. I starzy Lisiakowie czekali. Minął miesiąc, a mały antek otworzył oczy. Spojrzał na matkę i zapytał: "Mogę mleka?" Żył tak sobie potem całe lato koło matki i ojca. Do szkoły go nie posłali, bo myślał wolno, podpisać się nie potrafił, za to maniakalnie sprzątał podwórko i obejście od rana do wieczora. Tylko to potrafił, bo zwierząt bał się jak ognia. Kiedy starzy lisiakowie zeszli z tego świata, rodzeństwo Antka sprzedało to, co nadawało się do sprzedania po rodzicach, a niedużą dolę oddało najmłodszemu bratu. Głupiemu antkowi. Antek zapakował w tobołek cały swój dobytek i poszedł do miasta. Tu zlitował się nad nim pan Szewczyński. Dał mu małą klitkę na poddaszu i pracę w charakterze woźnego. Lisiak był odpowiedzialny za utrzymanie porządku na podwórku i zamykanie bramy na noc. Tyle potrafił, a swoje obowiązki wypełniał niezwykle sumiennie. Był z nim tylko jeden problem. Nikt się nie mógł z nim dogadać, bo Lisiak niczego nie pamiętał. Szczytem jego możliwości było zapamiętanie imion lokatorów. A i to nie zawsze mu wychodziło. Adela była lisiaka spokojna. Pozostali mieszkańcy kamienicy również nie powinni mieszać się do sprawy. Mieszkanie naprzeciwko kałużów stało chwilowo puste. Białasowie z dołu wiecznie w pracy, u Gerertów zarówno Józef, jak i jego ślubna Estera całymi dniami obsługiwali gości w oberży. Dodatkowo Estera zajmowała się ich kilkuletnim synkiem Dawidem i sama łaziła z brzuchem, pewnie urodzi jeszcze przed Irką. Byli jeszcze właściciele pani Henryka i pan Leon z synem Feliksem. Ale gdzie tam oni zajmowaliby się takimi rzeczami jak plotki w kamienicy? No chyba, że ich służba. Kucharka Krzysztofa siedziała, co prawda, cały dzień na pokojach. To i niewiele widziała, ale młodziutka pokojówka Pelagia latała czasem tu i ówdzie, ciesząc oko klientów Gelerta. Ale nie, ona nic nie widziała. Uspokajała się w duchu Adela. A nawet jak i widziała, nikt jej nie uwierzy. Gidyja była straszna, a postrzelona jak gzup jakiś. Teraz trzeba było tylko uwiarygodnić jakąś smutną historię, która skończyła się brzuchem jej najmłodszej córki. Czy to ona jedna, którą chłop ściągnął w Habręzie? Ludzie pogadają, pogadają, a w końcu zapomną. Dla dzieciaka schleci się kołyskę i będą sobie razem mieszkać we troje. Dach nad głową jest, na chleb starcza, a Romuś i Jadzia na pewno pomogą. Tym bardziej, że Jadzia też przy nadziei jest, a jej dziecko ma się urodzić wcześniej. Jedna wyprawka na dwoje wystarczy. Ty lepiej irka myśl, co ludziom powiedzieć. Gziłaś się z Niemcem, to teraz kombinuj! gderała Adela do córki z nadparującego żelazka. Dla Ireny te słowa były niczym cios. Miała rozdarte serce, a rosnący brzuch i coraz większe dolegliwości, puchnące stopy, a takie miałam zgrabne kostki, mdłości, poszerzająca się talia. Jeszcze boleśniej przypominały jej, że została sama z całym Majdanem. Tak bardzo chciała iść pod koszary i dogadać się z koczkiem, żeby Alfred chociaż na chwilę wyszedł. Chciała go tylko zobaczyć, ale matka nie pozwalała. A teraz jeszcze musi wymyślić, co ma ludziom powiedzieć, bo benkart z Niemcem to poruta. Nawet nie wiedziała, czy Alfred jest jeszcze w pleszen. Nie odezwał się do niej ani razu, nie zostawił karteczki u koczka, a ona sama tylko wbiegała na chwilę do koszar, by zostawić koszulę. Nie rozglądała się na boki, nie patrzyła nawet na koczka, oprócz zwyczajowego dzień dobry. Bała się, że ktoś zauważy, że zmienia jej się ciało. Tęskniła za Alfredem i była zła na matkę, że sprowadza wszystko do tego, co ludzie powiedzą. Mimo to wiedziała przecież, że matka ma rację. Mamulka, nie musimy mówić wszystkiego, a bo to mało naszych jest tam w koszarach. Mamulka powie Tokarskiej i Białasowej, że w Polaku się zakochała, ale go odesłali i tyle. Pomysł brzmiał wiarygodnie. Wystarczyło podszepnąć mimochodem Tokarskiej, by całe miasto dowiedziało się w mig, że Irka zakochała się w polskim patriocie, który cierpi, bo musi służyć kajzerowi. Białasowa też mogła dołożyć swoje trzy grosze, chociaż ona mniej gadatliwa była, bo więcej dzieci miała do obrobienia i ciągle musiała szyć. Parę słów szepniętych na rynku, podwórku, na starym targowisku, i a co tam, nawet u Gelerta. I szybko wybije się to Karskiej z głowy, że niby Irka z Niemcem się spotykała. Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu audiobooka. Cała książka do nabycia w publio.pl.